Witam oczywiście bardzo serdecznie. Yy, tutaj oczywiście nowy kanał, który powstał na życzenie. Moje życzenie oczywiście to są kanał yy, Porady Ogrodowe Flowers, niestety kolorowe ogrody Flowers, niestety kanał nie jest czynny, bo niestety moi drodzy niestety widzowie został on schakowany prawdopodobnie przez jakiegoś yy, dzieciaka ruska. Może jakiegoś młodszego, nie wiadomo, ale lokalizacja pokazała, że to jest schakowane na. Lokalizacja po prostu wykryła, że to jest oczywiście Rosja. Także ja już o tym tam nie będę drążył, bo dziś oczywiście jest temat, który no niestety będę musiał poruszyć, bo na grupie porady doświadczenia coś takiego, tam taka grupa była na Facebooku. No i wam powiem, że jedna pani, jakaś yy, po prostu pani Janina, nazwiska nie wiem, bo podejrzewam, że to jest nazwisko ukraińskie albo ruskie, yy, która oczywiście twierdzi, że niby, jak tu mniej więcej widzimy, Oleander, Oleander, tak? Oczywiście tu mówię o Oleandrze, tak? Bo jedna pani się spytała, jak o niego dbać, czy przeżyje w, w bloku, tak dalej. Ja oczywiście mówiłem, że w bloku oczywiście przeżyje, jeśli będą oczywiście palić że, jeżeli oczywiście koloryfery będą ciepłe, tak w miarę ciepłe lekko, nawet jakby było już rano, można by było zakręcić to, już oczywiście tego temperatura tego oleandra już po prostu wystarczyła, bo maksymalna temperatura oleandra to co najmniej gdzieś tak w okolicach 8 do 10 stopni. To jest jego maksymalna oleandra, ale jak tu mniej więcej widzimy, oleander mamy, tak. Oleander mamy, i tu Wam oczywiście pokażę, że nowe liście puszcza. Zobaczcie. Tu oczywiście nowe liście puszcza. E, e, oczywiście tu mamy już pąki kwiatowe. Nie wiem, czy to jest tak dobrze widać. Jak widzimy, tu jest. O, zobaczcie, tutaj. Z tej strony pąki kwiatowe. A pani, niestety, z tak zwanej niby Francji y, twierdzi, że niby. Przy minus 8 stopniach oleander przeżyje, i z tego co się niby dowiedziałem, ona niby twierdzi, że oleander jest niby mrozoodporny. No tak, zarzekła i jeszcze mi po prostu pisała, że niby mam wejść na, jakąś, na jakieś Google francuskie. A jej po prostu powiedziałem, że yy, ja nie będę żadne linki wchodził, bo już miałem do czynienia z linkami różnymi. Z Google Ja już miałem do czynienia ze wszystkim. Dlatego, ja po prostu w to nie będę wchodził, bo ja mam doświadczenie w i Zresztą zobaczcie, drodzy widzowie, że tu są pąki i tu macie nawaliście. A z czego to jest powodem? Z tego, że po prostu w tym pomieszczeniu, jak tu widzicie, jest piec, który był napalony wczoraj. Który był po prostu napalony wczoraj, było napalone. Oleandra, jak widzimy, ani nie z Mars jest, zobaczcie, w jakiej jest e, dobrej kondycji, pąki ma, zobaczcie, pąki ma, a jakaś pani Janina z obcym nazwiskiem, co niby twierdzi, że niby jest w Francji, czy coś, po prostu e, mówi, że niby minus 8 stopni, powiem to tak, że na działce sąsiadka, drodzy widzowie, miała Oleandra, było na działce minus 2 stopnie, przy minus 2 stopniach oleander zmarł, ale gdyby nie moja mama, co wzięła szczepkę, co tamten oleander zmarł, a ze szczepki udało się wyhodować oleandra, to był cud, że go uratowała. Bo reszta oleandra, która się znajdowała na działce przy minus dwóch stopniach, na drugi dzień zmarł oleander i taki jest właśnie tego skutek Pani Janino a nie, że Pani pisze na y, porady doświadczenia, że Pani się wymądrza że Pani jest w Francji i Pani twierdzi i wprowadza ludzi w błąd na grupie porady doświadczenia y, że niby Oleander wytrzymuje do minus 8 stopni, że ja mam sobie poczytać na gogle francuskim no ludzie, no wiecie co drodzy Państwo, drodzy widzowie oczywiście tu mówię oczywiście do Państwa i do widzów Którzy oczywiście będą oglądali ten film. Mam nadzieję, że też dotrze filmik do pani Janiny. Niedługo ją oczywiście odblokuję, Mam nadzieję, że e, oczywiście sobie przesłucha ten filmik. Bo ja mam dość takiego głupiego gadania, że jakaś po prostu za przeproszeniem głupia osoba się będzie wymążać, że niby mieszka w Francji i drodzy widzowie twierdzą, że niby Oleander wytrzymuje minus 8 stopni. Ale Oleander potrzebuje też ciepła, tak. A poza tym oleandra się nie podlewa wodą z kranu zimną, w ogóle wodą z kranu się nie podlewa. To musi być zagotowana woda, taka lekko ciepła i można tego oleandra pobrać. A jakie są tego skutki, tego podlewania ciepłą wodą? No to sobie zobaczcie, proszę bardzo, widzowie, macie pąki i macie, proszę bardzo, liście. A jeżeli dojdzie do mrozu, jeżeli dojdzie do mrozu, to będzie bardzo źle. Wtedy będą liście żółknąć. Będą złe i będą opadać. A tu, jak widzimy, oleander nic nie spada, nie ma żadnych liści spadających i się trzyma. A powiem jeszcze, że w domu jest temperatura około 18-20 stopni i zobaczcie, oleander, pokażę Wam na całość, jest cały i nic się z nim nie dzieje. I tu macie dowód. Dlatego, drodzy widzowie, drodzy Państwo, spora doświadczenia, Proszę tej pani Janiny nie słuchać. Niedługo ona oczywiście zostanie przeze mnie odblokowana. Mam, na, mam nadzieję, że ta wiadomość do niej dotrze. I my więcej postępujcie, tak jak ja wam oczywiście razem. Po prostu miejcie to w temperaturach do yy, od 5 do 10 sto, od, 8, od 8 do 10 stopni, może być nawet od 10 do 18 stopni. No, i po prostu podlewać wodą ciepłą. Taką lekko ciepłą, żeby po prostu była nieskanowana, bo to musi być przygotowana yy, woda, i po prostu podlewać. Wtedy właśnie zobaczycie efekty, że będziecie mieli po prostu takie piękne pąki, jak ja tu mam. I mniej więcej będzie Wam po prostu puszczać nowe liście, jak to mniej więcej widzimy. Także oczywiście dziękuję za oglądanie. No i mam nadzieję, że to do większości ludzi, czy też widzów, i do Państwa mniej więcej dotrze. No oczywiście Pani Janiny oczywiście nie pozdrawiam ze względu na to, że zaje oczywiście karygodne zachowanie za to, jak wprowadza ludzi w błąd i tak dalej. Także Pani Janinę pozdrawiam, ale widzów i Państwa z porady doświadczenia y, oczywiście pozdrawiam. No i oczywiście życzę udanego dnia, a niedługo y, kolejny materiał y, z cyklu oczywiście przegląd roślin y, na listopad myślę, że niedługo się pojawi. Postaram się na jutro go nagrać. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, bo niestety ten film o Leandrze jutro będzie wstawiony, bo niestety YouTube mi na nowym kanale ograniczył limit wstawiania filmów. Maksymalnie mogę wstawić yy, przez 24 godziny 6, góra 7 filmów, niestety. No i tak to mniej więcej wygląda. Reszty filmów będzie wstawionych w jakichś innych dniach. Teraz będę oczywiście nagrywał nowe filmy i tak dalej. Także ja zachęcam oczywiście do porad ogrodowych yy, flowers do subskrypcji, no i oczywiście do stawienia łapki w górę. Także oczywiście dziękuję Państwu za uwagę, no i oczywiście pozdrawiam oczywiście oprócz Pani Janiny. Także na razie i do następnych materiałów oryginalnych